Kolejny raz rekordowa, jeśli chodzi o kwotę. To jest prawie 500 000 więcej niż w zeszłym roku. 6 400 000, także pokaźna kwota, która jest oddana w ręce mieszkańców miasta po to, żeby rozdysponowali ją na różne ciekawe projekty, które potem będziemy realizować. To jest też taki element budowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, odpowiedzialności za nasze miasto. Wspólnie troszczymy się o to, żeby jak najlepiej wyglądało, żeby było przyjazne dla mieszkańców. W ramach projektu obywatelskiego można popuścić wodze fantazji, oby nie za bardzo. Dobrym przykładem jest też taki przystanek, przy którym stoimy, zielony przystanek, który z tych funduszy powstał, w zasadzie jest teraz żółty, bo zakwitły te kwiatki. Natomiast to jest przykład tego, jak myślimy o naszym mieście, jak można je upiększać. Zgłaszanie odbywa się, tak jak w poprzednich edycjach, za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej, która jest już, myślę, dobrze znana w Opolu, intuicyjna, prosta, podpowiadająca. Każda dzielnica ma trochę inną pulę środków finansowych, wynika to oczywiście z liczby mieszkańców, powierzchni danej dzielnicy. Najważniejsza informacja, wnioski do budżetu obywatelskiego może składać każdy, niezależnie od wieku. Projekty zaczynają się od 10 tysięcy. Zachęcamy mieszkańców, jeżeli myślą o projekcie, który kosztuje mniej niż 10 tysięcy złotych, zachęcamy, aby skorzystać z drugiego mechanizmu, czyli inicjatywy lokalnej. Tutaj jest nabór ciągły, cały czas trwa do 15 września. Wprowadziliśmy w tej edycji również pewną dodatkową cechę projektów tak zwanych miękkich, czyli nieinwestycyjnych. Tutaj ograniczenie finansowe do 50 tysięcy złotych. Głosowanie również za pośrednictwem platformy internetowej, czyli tak naprawdę można zagłosować z każdego miejsca z dostępem do internetu i do tego zachęcamy. Mówiliśmy o rekordowej kwocie. Mamy nadzieję, że rekord padnie też w liczbie złożonych wniosków. W poprzednich dwóch edycjach to było dokładnie 111 wniosków. Liczymy, że być może w tej edycji mieszkańcy wspólnie z nami ten rekord pobiją. Projektami inwestycyjnymi są wszystkie projekty, które polegają na budowie, przebudowie, zaadaptowaniu pewnych istniejących obiektów lub budowie nowych. Natomiast nieinwestycyjne projekty to są wszystkie te, które służą mieszkańcom Opola i mają taki charakter prospołeczny, oczywiście nie dotyczący budowy jakiejkolwiek infrastruktury czy też przebudowy. Zaczynamy dzisiaj. Wnioski będzie można składać do 22 czerwca, przełom września, października. Będzie rozstrzygnięcie, będziemy komunikować, jakie wnioski się zakwalifikowały, po oczywiście głosowaniu, które będziemy jeszcze na pewno oznajmiać osobno.